proszę, dzisiaj przygotuję schab ze śliwką, a właściwie ze śliwkami i morelami. Będę do tego potrzebowała następujące składniki. Śliwki i morele suszone, do śliwek masło, do przyprawiania sól, pieprz i zioła prowansalskie, a schab będę marynować w oleju odciewinnym, do którego dodam pieprz, majeranek, sól, przyprawę do wieprzowiny oraz czosnek. Na koniec będzie mi potrzebny jeszcze jeden składnik, a jest to miód. Wszystkie składniki oraz sposób, w jaki wykonuję to danie, podaję w opisie pod filmikiem. Jak wiadomo, schab jest dosyć suchym mięsem, więc dobrze jest do śliwek dodać masło. Przygotowałam sobie miękkie masło, do którego teraz dodam trochę soli oraz pieprzu. I tak pół łyżeczki ziół prowansalskich. Wszystko to razem rozetrę. I dodam do tego śliwki i morele. Wszystko razem dobrze wymieszam. Gdy tak przygotowane śliwki i morele będą w schabie, nawilżą go od środka, no i oczywiście przyprawią. Mam tu bardzo ładny kawałek schabu, jest to około 1–200 gramów. Umyłam oczywiście i oczyściłam z wszystkich błon. Teraz tu na środku zrobię ostrym nożem nacięcie, tak żeby wyszedł nóż na drugą stronę. O, udało się prawie idealnie na środku. Trochę ten otwór poszerzę. I teraz w tak przygotowany otwór będę nakładać na przemian śliwki i morele. Sprawdzę tylko, czy rzeczywiście jest na wylot. Tak, idealnie. Rozszerzam go troszkę. Schab jest nafaszerowany. Teraz przygotuję marynatę. W pierwszej kolejności do marynaty przecisnę czosnek przez praskę. Do przeciśniętego czosnku dodam trochę soli i dobrze to rozetrę. Teraz dodam łyżkę majeranku, taką sporą, i też to dokładnie wymieszam. Doleję teraz 3 łyżki oleju oraz 1 łyżkę octu winnego. Teraz dodam przyprawę do mięsa wieprzowego. Posmakuję. Jest dość słona, ale dałabym trochę pieprzu. No tak, pół łyżeczki. I taką marynatą zaraz będę nacierać mięso. Marynować będę na folii, w której będzie się piekło mięso. Żeby nie przywarło, folię smaruję niewielką ilością oleju. Trzeba pamiętać, że do pieczenia
zawsze trzeba mięso kłaść na stronę świecącą. Ta strona matowa to jest ta strona, która będzie na zewnątrz. Na tak przygotowaną folię kładę mięso i teraz będę je smarować ze wszystkich stron marynatą. Robię to na folii dlatego, że szkoda by mi było, żeby ta marynata gdzieś tam na jakimś talerzu została. Tym sposobem wszystko zostaje na mięsie. Teraz mięso szczelnie zawinę. I tak przygotowane zostawię w lodówce na co najmniej 24 godziny. Będę to mięso odwracać, żeby wszystkie przyprawy dobrze z każdej strony weszły w mięso. Na godzinę przed pieczeniem wyjęłam brytwannę z lodówki. Teraz wleję tutaj wrzącą wodę mniej więcej do 2/3 wysokości. Pieczeń, która się będzie piekła w atmosferze pary, będzie bardziej soczysta, a jeśli wyparowywałoby coś spod folii, nie będzie się przypalać. I tak przygotowaną pieczeń teraz wstawię do piekarnika i będę piekła około godziny do półtorej na kilogram mięsa, mniej więcej godzina pieczenia. Schab właśnie wyjęłam z piekarnika. Jak widać, jeszcze woda się gotuje. Muszę teraz wyjąć go z tej brytwanny i to będzie najtrudniejsza rzecz, którą mam do zrobienia. Jak widać, wszystko jest strasznie gorące, a muszę ten schab wyjąć z folii. Wodę wleję do kubka. Pięknie wygląda. Plusem pieczenia schabu w folii jest to, że jest soczysty, a minusem to, że jest blady. Więc teraz przełożę go z powrotem do brytwanny i przygotuję sos, którym poleję schab. Ten sos, który został w folii, także przelewam do kubka. Będzie to podstawa naszego sosu. Ten sos wleję na dno. Do kubeczka wlałam trochę sosu i doleję do niego teraz trochę miodu. I tak przygotowanym sosem poleję schab i wstawię go jeszcze na parę minut do piekarnika, aby się zrumienił. Ale oczywiście już bez przykrycia. Po 10 minutach nasz schab wygląda tak. Jest pięknie przerumieniony. Teraz musi odpocząć. Schab ze śliwkami i morelami to bardzo proste w wykonaniu danie, ale niezwykle efektowne. Często takie danie przyrządzamy na święta, ale ja polecam, żeby robić je częściej. Schab upieczony w folii jest bardzo soczysty, mięciutki, kruchy,
i niezwykle smakowity. Gorąco polecam przygotowanie tego dania nie tylko od święta. Wszystkim smakoszom życzę smacznego!